Raz zbawiony, zawsze zbawiony. Raz w Chrystusie, zawsze w Chrystusie. W chwili, gdy jednostka wierzy w Chrystusa, ufając tylko Jemu, ma miejsce natychmiastowe i nieodwracalne wydarzenie o wiecznych konsekwencjach. Następuje nowe narodzenie, które ustanawia więź, której nie można zerwać. Jan w Ewangelii Jana, 1:12, mówi, że ilu go przyjęło, tym dał moc, aby się stali synami Bożymi. Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami Bożymi albo dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, zgodnie z tym fragmentem. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, stają się synami Bożymi. List do Galacjan, 3:26 mówi, że wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Tak jak nie ma grzechu, które Twoje dziecko mogłoby ewentualnie popełnić, aby utracić swoje dziecięctwo, tak nie ma grzechu, który Syn Boży mógłby popełnić, aby utracić swoje synostwo i utracić swoje zbawienie. Innymi słowy, kto jest raz synem, na zawsze jest synem. Kto jest raz dzieckiem, na zawsze jest dzieckiem. Raz jesteś zbawiony, zawsze jesteś zbawiony. Nie oznacza to, że grzech jest bez konsekwencji. Bóg oczywiście obiecuje karcenie za grzechy. Bóg oczywiście obiecuje karcić swoje dzieci i poprawiać je w miłości, bo o tym mówi nam list do Hebrajczyków, 12:6. Bo mówi tam Słowo Boże, że kogo Pan miłuje, tego karze i biczuje każdego syna, którego przyjmuje. Chociaż wierzący nie może utracić swojego zbawienia, może cierpieć z powodu utraty błogosławieństwa, radości, dobrego zdrowia, życia fizycznego i wiecznych nagród. Nie popełnij błędu co do tego, że istnieją konsekwencje grzechu w życiu wierzącego. Jednak bezpieczeństwo naszego zbawienia nie zależy od naszego tutaj właśnie postępowania. Jednak bezpieczeństwo naszego zbawienia nie zależy od naszego zachowania. Bezpieczeństwo naszego zbawienia zależy od naszego Zbawiciela, tego samego Zbawiciela, który stwierdził w Ewangelii Jana, 3:16, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan obiecał życie wieczne każdemu, kto w Niego wierzy. Oczywiście, uczciwie rzecz biorąc, jeśli to życie nie trwałoby wiecznie, to czy byłoby ono wieczne? Ale jest wieczne, bo trwa wiecznie. Jeśli zbawienie można by było ewentualnie utracić, to życie, które posiadalibyśmy, nie byłoby ani wieczne, ani trwałe. Zauważ spójne świadectwo tych fragmentów. Jana, 3:36. Kto wierzy w Syna, ma teraz życie wieczne. Nie życie tymczasowe, nie życie próbne. Życie wieczne lub życie, które będzie trwać wiecznie. A kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ujrzy. Tak mówi Jana. A także Ewangelia Jana, 11:26 mówi, że kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze, jeśli wierzysz w to. A Jana, 6:40, i taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tak poucza nas Ewangelia według Jana, 6:47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, i znowu mowa o tym, że ma życie wieczne. Ma życie wieczne. Na podstawie uwierzenia Jezusowi. Wierzący obecnie posiadają życie wieczne. I
obecnie nie jesteśmy potępieni, bo Jezus powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 3,18: kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony. Dlaczego? Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Pan Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 5, wersecie 24: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie podlega potępieniu, lecz przechodzi ze śmierci do życia. Nie tylko nie jesteś potępiony teraz, jeśli wierzysz Panu Jezusowi, w tej chwili, ale nie będziesz podlegał potępieniu w przyszłości. Pomyśl o tym. Pamiętaj, że są to słowa Boga, który nie może kłamać, bo taka jest jego natura. Świadczy o tym też list Tytusa, list do Tytusa, rozdział 1, werset 2. Jeśli Bóg nie może kłamać, to nie mogę też ja umrzeć. Nie mogę zostać potępiony, bo tak Słowo Boże mnie poucza. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset mówi, że darem Bożym jest życie wieczne, nie życie tymczasowe, nie życie próbne, życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Darem Bożym jest życie wieczne. A dary i powołanie Boże są bez pokuty, co oznacza, że Bóg nie zmieni zdania i nie cofnie daru, który ci dał. Zawsze wierny Chrystus obiecał, że nigdy cię nie opuści ani nie porzuci. Nie ma nic, powtarzam, nic, co może oddzielić cię od miłości Boga. List do Rzymian, rozdział 8, werset 38 mówi, że jestem przekonany, że ani śmierć, ani samobójstwo włącznie, ani życie, w którym żyjemy, ani aniołowie, ani księstwa, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie w stanie oddzielić nas od tego, co miłość Boga nam dała, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Aby trzymać się fałszywej, satanistycznej idei, że zbawienie może zostać utracone i utrzymywać tą diabelską naukę, że posiadasz nadal swoje zbawienie, choć może być ono utracone, jest tutaj pewne, że straciłbyś swoje zbawienie, gdybyś mógł je stracić. Straciłbyś swoje zbawienie, stracilibyśmy nasze zbawienie, ponieważ grzeszymy każdego dnia, albo myślą, albo słowem, lub uczynkiem. Na szczęście dla wierzącego Bóg tutaj jest tym, który ofiarował wieczne zbawienie. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to Bóg postępuje z tobą jak z synem, a Jego łaska jest większa niż wszystkie twoje grzechy. A co jeśli przestaniesz wierzyć? 2 Tymoteusza, rozdział 2, werset 13 jest często przez satanistów używany do tego, żeby straszyć w tym temacie. 2 Tymoteusza 2, 13 mówi, że jeśli nie wierzymy, a jednak on trwa, to jest to bardzo ważne, żeby zauważyć, że jest to obietnica z 2 Tymoteusza 2, 13-14. 2 Tymoteusza 2, 13 mówi, że jeśli nie wierzymy, to Bóg jednak jest wierny i nie może się zaprzeć. Przyjacielu, mądrość ludzka będzie wyobrażać sobie niekończące się hipotezy, aby przeciwstawić się prostej mowie Słowa Bożego, że zbawienie jest nieutracalne. Niech Bóg będzie prawdziwy, ale każdy człowiek jest kłamcą. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 10, 28 i daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki. W jednym wersecie znajdujemy trzy wielkie prawdy dotyczące bezpieczeństwa naszego zbawienia. Po pierwsze, numer 1, posiadanie życia wiecznego. Po drugie, numer 2, obietnica, że nigdy nie zginiemy. Numer 3, moc Bożego działania ochronnego i mój przyjacielu. Jeśli uwierzyłeś w Panu Jezusowi Chrystusowi, raz jesteś zbawiony i na zawsze jesteś zbawiony. Efezjan, rozdział 1, zaczynając od wersetu 13, poucza nas, że którym również zaufaliśmy po tym, jak usłyszeliśmy słowo prawdy, Ewangelii naszego zbawienia, w którym również zauważyliśmy, że po tym, jak uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym obietnicy, który jest duchem, który nie może kłamać, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, dopóki nie przegapisz tego, że właśnie jeśli następnym razem zgrzeszysz, dopóki nie wyjdziesz, dopóki nie cofniesz, dopóki nie odkupisz, to tutaj widać, że takie terminy w ogóle nie padają. A co pada? Pada to, że wierzący jest zapieczętowany Duchem Świętym aż do odkupienia nabytej własności. Sama ta prawda całkowicie wyraźnie zaprzecza przesądowi, poglądowi, że zbawienie można utracić. Jezus powiedział w rozdziale 6 Ewangelii Jana, werset 39. I taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym za wszystkiego, co mi dał, tego przestrzegał, abym niczego nie utracił, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Lepszym pytaniem niż to, czy mogę utracić moje zbawienie, jest to, czy Jezus może mnie utracić. Jeśli Jezus nie może mnie utracić, to ja nie mogę zostać utracony. Jakie są praktyczne implikacje naszego wiecznego bezpieczeństwa? Na przykład Tytusa, rozdział 2, zaczynając od wersetu 11, widzimy, że Słowo Boże mówi, że łaska Boża, która przynosi zbawienie, ukazała się wszystkim ludziom, ucząc nas, że zapierając się bezbożności światowych, pożądliwości, powinniśmy żyć trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie na tym obecnym świecie. Ta sama łaska, która nas zbawia, jest tą samą łaską, która nas uczy, że powinniśmy żyć trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie na tym obecnym świecie. Powinniśmy, co oznacza, że nie musimy chodzić do kościoła, ale mamy prawo chodzić do kościoła. Nie musimy czytać Biblii, ale mamy prawo czytać Biblię. Możemy czytać Biblię. I to jest bardzo ważne, że nie musimy robić dobrych uczynków, aby być zbawionymi. Możemy robić dobre uczynki jako owoc, jako konsekwencja, bo uczynki nie są owocem, ale są tutaj jako jeden z efektów, skutków tego, że się jest zbawionym. Tak więc mamy pewność, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo tak uczy nas Słowo Boże.